jedziemy do Phuket City, chodźcie z nami. Musimy jechać do Phuket City, dlatego że jest tam Dorota, pojechała zrobić sobie nowe rzęsy. Chciałem powiedzieć paznokcie, pojechała zrobić sobie tam nowe rzęsy i po prostu musimy ją odebrać. Właśnie po nią teraz jedziemy. Toyotka już przygotowana do drogi, wsiadamy i jedziemy. Masz piękne rzęsy. No, naprawdę. A ile zapłaciłaś? Tutaj na prawo od nas są piękne palmy. Tutaj piękne drzewa. A tam w ogóle jest restauracja taka na skałach. Też fajne miejsce. Fajne widoczki są tutaj z tej restauracji. O, tam Dorka sobie chyba zdjęcie robi. Cały kubek lodu oczywiście standardowo. I dopiero można spróbować nalać do tego, do reszty coli. Takie oto kadzidełko. Wygląda odrobinę jak magnes. Taki fajny magnes. I tak się pali. Jakieś 2-3 dni temu nagrywałem, że pogoda na Phuket jest tragiczna, a dzisiaj mamy tak gorący poranek, taki ładne, czyste niebo, piękne słońce, że jeszcze odkąd tutaj jesteśmy, tak gorąco nie było, ale jest godzina 8 rano i jak na naszym balkonie często wiało i tak chłodno nawet troszkę, tak dzisiaj zupełnie jest inaczej, jest naprawdę bardzo gorąco. Ale grzeje, ale daje, ale będzie pogoda dzisiaj. Problem jest taki, że wczoraj smażyliśmy popcorn i patelnia się przyjarała. I za cholerę nie chce zejść. Macie jakiś pomysł, jak wyczyścić taką patelnię? Wchodzi kola w ruch. Nie, no, jak już nic nie pomogło, to już chyba tylko kola nam zostaje. Dobrze, że mamy taką starą kolę w lodówce, to może chociaż ta kola pomoże. Zobaczymy. Zobaczymy. Co tam dzisiaj Grabik przywiózł dobrego? Co tam zamawiałaś? Ja zamawiałam takie pyszności, ale patrz. Jakie pyszności? Dali sałatkę osobno. Sałatka osobno. Majonez, ketchup. Majonez z ketchupem. Żebyś czasem nie zjadł czegoś na sucho. Mhm. To lemusi. Lemusi? Na pewno? Co to jest? Wow, ale pachnie. To jest jakiś naleśnik taki? No, naleśnik z czekoladą. Naleśnik z czekoladą. Dobrze i nie mam przeszybko zaraz podjeść. Mhm. To jest też lemusi. Lemusi znowu? Wow, patrz, jaki kotlecior. Kotlet. Jaki kotlet. I tyle ryżu, to jakiś sos nawet. Ile to kosztowało? Fajnie, że osobno. Ile kosztowało? Mało. Mało? To znaczy? Skoń, no za to do stówki? Do 100 batów? To? No. Za to wszystko z dostawą zapłaciłam 160 czy jakoś. Wow, jaka jeszcze suróweczka. Sałateczka. Sałatka. Za to wszystko zapłaciłeś 160 zł, batów. 170 około zostawiam, 20 zł, 20 zł naleśnik, ryż z taką wielką piersią, do tego tutaj trochę rzeczy, do tego taka sałatka. Bo to jest do tego, nie? No, no, to jest jako jedno danie. No, no to ten będzie... Ten naleśnik 45. 45, no. A tutaj co jeszcze, tyle majonezu dodali? No. To, ale majonezem to tutaj szastają w Tajlandii. Kola prawie dała rady. Zostało już naprawdę niewiele do wyczyszczenia na tej patelni. A tutaj jeszcze jajeczka się właśnie smażą do śniadanka, do tego wszystkiego, co już mamy. Jakie tutaj jajeczka się zrobiły piękne. Dorka, patrz na to. Jeszcze awokado dodane do sałateczki. I teraz już będzie komplet. A, no i oczywiście oliwa. Z oliwek musi też być. Taką mamy. A to jajko nie jest takim zwykłym jajkiem. Tu jest jeszcze dużo sera. Takie jajko to jest jajko. Kosmos, ale pięknie pokrojone jajeczka. No i sałateczka finalnie wygląda w ten sposób. No dajcie łapkę w górę za tą sałatkę, Dorocie, bo naprawdę jest czadowa. No i jeszcze czas na deserek. Emma, co powiesz o tym deserku? Że cały będzie dla mnie. Nie. To trzeba dobrze podzielić na 3 części. Dojechaliśmy do Phuket City. Jedzie się pół godziny, no bo na światłach duży dość ruch jest ogólnie. Na światłach trzeba praktycznie każdych stać dość długo. No i tak pół godzinki trzeba jechać autem. Właśnie jesteśmy w Lush Queen. Phuket City i idziemy zobaczyć, gdzie ta nasza Dora jest i jak te jej rzęsy są zrobione. Zaraz ją tutaj namierzymy. Musimy jeszcze poczekać, bo ma robione rzęsy. Zobaczymy, co to za okolica tutaj jest. Jakieś takie prywatne domki. Tutaj jakaś taka mało ruchliwa ulica. Hotel. Tam przed nami piękne góry. No, całkiem fajnie, cicho, miło i przyjemnie. Ptaszki jakieś śpiewają. Co? Mama jest tam przykryta jakąś ścierką. Ale ten domek tutaj to jest chyba rekordowo mały. On ma dosłownie no, z 3 metry szerokości. No gdzieś tak, między 3 a 4 metry, a więcej chyba nie ma. Nawet 3 może bardziej. W tamtą stronę też się za dużo nie ciągnie, więc mega, mega mały. Powiedzieć, że jak jest się na przykład w hotelu i powiedzieć, że na przykład nie ma prądu. Nie ma prądu? Mhm. We don't have electricity. Electricity. To nie jest
elektryczne miasta? No dobrze kombinujesz, ale nie. Mamy jeszcze czas, bo Dorota jeszcze leży na łóżku i robi sobie te rzęsy. To idziemy po prostu zobaczyć, co tutaj jest ciekawego. Ładną palmę tutaj widzimy po lewej. Ktoś sobie posadził ładne tutaj roślinki w takim domu. Fajny domek i fajny tutaj ogródeczek. A tutaj po prawej Emma mówi, że jest jakiś ładny kwiatek. A przed nami jakaś duża restauracja. Patrz Emi, ile tam jest krzeseł, ile stolików. Bardzo dużo. Chyba możemy gdzieś tam przejść kawałek. A po prawej stronie duży sklep Lotus. Zakryte wszystko? A, to co to za restauracja, jak wszystko zakryte? To chyba nie idziemy do niej, co? Kolejna restauracja po prawej stronie. Zejdź z ulicy, bo cię przejedzie samochód. Znaczy nie restauracja, tutaj to już jest bardziej street food. No i przez przypadek trafiliśmy na szejki, więc zdecydowaliśmy się na bananowego. Tylko wszystko jest po tajsku, ale w sumie o, banana, patrzę, mi banany są podpisane, awokado jest podpisane. W sumie owoce są podpisane, tylko te nazwy takie po tajsku. Są dwa banany, dużo lodu i taki syrop mega słodki. O, i teraz wszystko będzie zmiksowane. Tam jeszcze było takie mleczko wcześniej wlane, ale nie zdążyłem nakręcić. No i z tego będzie pyszny shake. Patrzcie, jednorożec na takiej rączce, którą dają. A, to chyba specjalną dla dzieci dostałaś taką może. Spróbuj, jak smakuje. Dolane do pełna. Nawet powyżej. Jeszcze dolewał pan przez zamknięte, przez małą dziureczkę. Bardzo dobre, to bardzo się cieszę, daj spróbować. No bardzo dobre, tylko bardzo zimne musiu. Pij pomału. Thank you. Very good. Nie wiem tylko dlaczego, tutaj są ceny 40 batów za tego szejka. Ja dałem panu 50, a on mi wydał 20. No to okazało się, że kosztował 30, a nie 40. Może rabat dla Emi? Patrz, na betonie są ślady pieska. No. 1, 2, 3, 4. Łapka i tu piąty paluszek. To nie ma opcji. No, jak ten pies tu biegał, jak lali asfalt, no, jak ten beton zalewali, to psy biegały, to jak oni to robili? Tak się zastanawiam, gdzie tutaj zarobek na tym szejku dla tego pana, bo jak się idzie do sklepu kupić 3 banany, ostatnio kupowałem, kosztowały 20 batów. Dodatkowo teraz do takiego szejka trzeba dodać jeszcze lód, trzeba dodać trochę tego mleczka takiego, trzeba dodać trochę tego cukru takiego, tam w tej chochelce machnął. No trzeba to zrobić, zarobić, umyć, później prąd, po chwilę trzeba tam coś porobić, stać tam cały dzień, a pan za to wziął 30 batów, czyli 4 złote, gdzie wszystko kosztuje, chyba te składniki kosztują 3,50, to on zarobił chyba z 50 groszy na tym szejku, ja nie wiem, ale no tak to wygląda po prostu, przynajmniej z mojej strony, ale być może banany miał za darmo i dał tylko troszkę tego i tak naprawdę wydał na to tylko złotówkę, a zarobił 3. Nie wiem, może tak, ale ogólnie to patrząc na to z takiego punktu zarobkowego, to ja nie wiem, jak oni na tym wychodzą. Ale ptaszek ładnie śpiewa, no dawaj. Już tak sobie śpiewa, stoimy i go słuchamy. A tutaj pani chyba idzie w piżamie, nie wiem, ale tak wygląda. Patrzcie, jaka ogromna mrówka przy śmietniku. No, ogromna mrówka. O, komrówka. Idziemy sobie tak tą uliczką w stronę gór, w stronę ładnych drzew, ładnej zieleni. I tak sobie patrzymy, co tu się dzieje. Tutaj na przykład sobie ktoś ma taką wielką chatę. Auto na podwórku, chata taka duża. O, jaka tutaj chata po lewej. Tutaj takie zadaszenie na auta, na skutery. Fajna uliczka ogólnie, same fajne domy, fajne ogródki. Tutaj następny dom po lewej, taki duży. Mnóstwo komarów tu pewnie. Czemu? Dużo drzew. A, u nas też jest dużo drzew i nie ma dużo komarów, no ale nie wiem. O, tutaj bananki. Nie wiem właśnie, jak ty to robisz, że ty jesteś pogryziona, bo mnie jeszcze ani jeden nie ugryzł. Tutaj fajna chata też, taka duża. Tutaj po prawej taka już malutka, taka starsza, ale też fajnie. Ogródek, wjazd do garażu, na podwórko. O, ile tu bananów, patrzę, ma ile tu bananów. A są jakieś banany? Są, patrz, jak rosną tam banany. Ile bananów, jo, pierniczy. No, jakie wielkie w ogóle te drzewa. Bardzo duże drzewo. Patrz, poza kable aż normalnie tam wystaje. Zawsze takie mniejsze są. Jeśli wiecie, jaka ta roślina, to napiszcie w komentarzach. Gdzie nigdzie jest taka, która się zamyka po dotknięciu. Mhm, ale to nie jest ta, co się zamyka po dotknięciu. No, to jest taki krzaczek, a to jest drzewo. No bardzo duże liście. O, tutaj też jaki fajny dom z bramą wjazdową, tutaj do garażu, do domu.
No mega fajnie, bardzo ładne. Bardzo ładne domy tutaj są. Ale fajny ten dom, kurde, taki duży. Zobaczcie na to, jakie ma okna. Tutaj właśnie często są takie okna właśnie ciemne, żeby słońce tak mocno nie nagrzewało pomieszczenia i żeby tak nie raziło. I tutaj obok dom i też ma takie ciemne okna. A tutaj mega ogromne liście. Takie wielkie, że masakra. Tutaj taki stary dom, a też ma takie ciemne okna, żeby się nie nagrzewało. No i to jest fajne tutaj w takich miejscach, gdzie jest tak gorąco i tak mocne słońce, żeby się przed tym troszkę chronić. Co to za pies nas zaatakował? Ema, zostaw go. Chodź, chodź, nie gadaj z nim. Emi, a patrz, jaka tutaj jest duża kiść bananów. Patrz. No, jedno piętro bananów, drugie piętro bananów, trzecie piętro bananów, czwarte piętro bananów. Tam też, kurde, tyle bananów. Ja pierniczę. Motylek tutaj siedzi. Tam jest. Mhm. Piękne na skrzydełka. Wracając teraz jeszcze raz do tego szejka i do tej opłacalności, to może jak panu rosną banany na ogródku, który robi te szejki, no ale no pewnie wszystkie owoce, które tam ma, mu nie rosną, a wszystkie mniej więcej szejki ma w tej samej cenie, no to jak mu rosną te banany na tym ogródku, no to ma za darmo, no to jeszcze coś tam zarobi, ale tak inaczej to nie wiem. Tutaj są jeszcze takie drzewa bananowe, malutkie, powiedzmy mają, nie wiem, z 3 metry wysokości i tutaj banany są na wyciągnięcie ręki. Zobaczcie, tutaj to te normalnie można zrywać tak o z ziemi. No, nawet liście dotykają auta i te bananki sobie są tutaj. Oj, tutaj już, patrz, ktoś chyba pozrywał ten tutaj na dole, bo tutaj się tak ciągnie ten badel taki na dół, ale bananów już nie ma. Także już ktoś pierwszą tutaj od dołu porcję zerwał. Dorota, chcę ci powiedzieć, że jesteś bardzo długo na tych rzęsach. Od planowanego czasu minęło już 2,5 godziny, a ty dalej leżysz i robisz te rzęsy. Najgorzej tylko, jak ma się taki tutaj dom i coś się zrobi nie tak. Nie wiem co, ale jak coś się zrobi nie tak i na przykład takim mrówkom spodoba się chodzenie tutaj po ogródku, a może nawet głębiej w stronę domu, to jest przerąbane. Tutaj na przykład cała ekipa taszczy coś. Jakaś starsza mrówa, która chyba umarła. Nie, jakąś larwę taką niosą chyba, czy coś. W każdym bądź razie te mrówki są przeogromne. Naprawdę, patrzcie się, jakie to są wielkie mrówki. Nie chciałbym być ugroziony przez taką mrówkę. No i te mrówki tam idą po tym płocie, idą, idą, idą. Tu gdzieś idą, tu idą, tu idą. Do góry. Później idą sobie gdzieś tam po tym płocie, idą, 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 idą i nawet wchodzą tutaj na ten drut i idą po tym drucie do góry na słup. Nie wiem po co, może idą do drugiego budynku albo gdzieś, którędyś jakoś sobie chodzą, no ale gorzej jakby one szły w tamtym kierunku, gdzie jest nasze mieszkanie, gdzie jest nasz dom i później by wchodziły na przykład do kuchni i na przykład do śmietnika w kuchni, który się znajduje. Wtedy jest nieciekawie, wtedy trzeba coś działać. Wtedy trzeba kupić spray na mrówki. Nie, to się nie skończy przy takiej ilości. No, to by się szybko skończył spray. No pewnie dałoby się jakoś wytępić. No tutaj mają ciężką robotę. We dwie albo we trzy biorą i niosą, ale to jest mrówka. Ja. One są ogromne. Ogromne. No nic, siadamy ładnie przy stole, na krzesełkach. Na szczęście są dwa i czekamy. Dorota się już rozlicza. Zaraz zobaczymy jej rzęsy nowo zrobione. O, chyba coś chce ode mnie. No, mam 200. Zaraz zobaczymy ją, co ona tutaj ma. Buty trzeba zostawiać przed wejściem do budynku zawsze. Jak wyglądasz? Pokaż się nam tutaj. Tak jak pani mi zrobiła te rzęsy, to naprawdę. Co? Bo... Nikt w życiu ci tak nie zrobił. No, tylko rzęs? Pani w Bangkoku jeszcze. Tak, tylko pani znaczy, w Bangkoku. Znaczy w Polsce tak, spoko, ale. Ale masz piękne rzęsy. No. Ale masz piękne rzęsy. No, naprawdę. A ile zapłaciłaś? Dwa koła, ale dałam jeszcze. 200 batów? 200 batów. Dwa koła, czyli 260 zł. No nie tanio, nie tanio. 260 zł za rzęsy? No ale jak się chce mieć tak zrobione rzęsy. Ale pani naprawdę robiła tak rzęsy, że zrobiła mi jedno oko, później drugie oko. Później to pierwsze znowu sprawdzała, później drugie znowu sprawdzała. Chyba ze 4 razy sprawdzała po prostu każdą rzęseczkę najmniejszą pani. Jo. No, nie ma lipy. Ale wyglądasz, ale czadowo. Czekaj jeszcze, stoi, nie ruszaj się. Ale rzęsy. Dobra, spadamy.